kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj nagrywamy inny filmik niż daily vlog, ale za to mam dla Was haul zakupowy z Ikei do nowego mieszkania. Kupiliśmy ostatnio kilka rzeczy i stwierdziłam, że nagram Wam taki filmik i pokażę Wam, co takiego upolowaliśmy. Oczywiście, a to jest moja mała kruszynka. Tutaj siedzi blisko aparatu, więc będziecie mogli ją słyszeć. I pierwszą rzeczą, jaką mam, o, jest to trochę ciężkie, jest to zestaw talerzy o takim pięknym, różowo-pudrowym kolorze. Jest to zestaw na 6 osób, 6 takich dużych talerzy, 6 małych i 6 takich miseczek głębokich, talerzy głębokich. Może ja Wam pokażę to z bliska, więc wezmę Was. I tak to wygląda. Jest tutaj, tak jak mówiłam, po 6 z każdego rodzaju, małych, dużych i głębokich talerzy. I jak widzicie, kolor jest naprawdę przepiękny. Kolejną rzeczą jest żerandol. Powiem Wam szczerze, że mi się nic nie podobało. Najlepszym rozwiązaniem do salonu byłyby 3 takie duże żarówki, ale wybrałam coś takiego innego. Może ja to rozpakuję i dopiero Wam pokażę. Więc poczekajcie chwileczkę. O. Więc wybraliśmy taką ramę, taką obudowę na żarówkę w kształcie diamentu. Coś takiego, zwykła, czarna. Oczywiście do tego wzięliśmy coś takiego, to jest z kablem, żeby to dobrze podłączyć. I w środku będzie taka duża żarówka. Powiem Wam, że ta żarówka robi tak naprawdę cały efekt i ja osobiście powiesiłabym samą żarówkę. No ale wybraliśmy coś takiego. Salon planujemy mieć w kolorze biało-szarym i dodatki pudrowo-różowe, więc myślę, że będzie wyglądał w miarę ok i nie będzie się rzucał za bardzo w oczy. Co chwilę zachodzi słońce za chmury, więc dziwnie będą wyglądały kolory, no ale niestety. Kupiliśmy taką podkładkę za 9,90 na obuwie. Jak pada deszcz, jak pada śnieg, żeby właśnie wstawić i żeby tutaj sobie ściekały buciki. Ona jest nawet spora, więc na pewno nam się przyda. To jest taka rzecz bardzo praktyczna. Przejdźmy może teraz do kieliszków. Mam tutaj kieliszki do wina. One są o pojemności... żebym ja to wiedziała. Nie wiem, ale to nie są takie jedne z większych, tylko właśnie te mniejsze. 6 sztuk. Kosztowały one 10 zł? 15 albo 20, ale raczej obstawiam, że kosztowały 10 zł. Możecie sobie wszystko sprawdzić na stronie Ikei. Kolejne są takie zwykłe, małe szklaneczki. One też nie były drogie. Coś takiego. I również mamy ich 6 sztuk. Więc tak. Mam jeszcze coś, co nie powinnam było Wam pokazać, bo wiem, że nie powinno się używać słomek. Ale wzięliśmy, bo Wiktoria bardzo lubi pić przez słomkę. Wzięliśmy taki zapas. Mam również taki dzbanek. Kosztował on 19,90. Tutaj z miarką. Powiem Wam, że to jest rzecz, która musi być według mnie w domu, bo ja to tak na oko nie umiem odmierzać. Szczerze Wam powiem. Mam jeszcze takie kubeczki, filiżanki, takie zwykłe, małe, szklane, przezroczyste i do tego są takie podstawki. One są dość popularne, więc na pewno je kojarzycie. I za taką szklaneczkę zapłaciliśmy jedną 2,99, a za 2 sztuki podstawki 4 zł. Mam jeszcze wyciskacz do czosnku, kosztował on również 20 zł, 19,90 i to jest rzecz, bez której ja się nie mogę obyć, bo lubię robić sosy właśnie na bazie jogurtu z czosnkiem, więc to jest rzecz obowiązkowa. Widzę, że tutaj mam paragon, więc napiszę Wam wszystkie ceny na dole. Mam również zestaw 3 ściereczek, one były bardzo tanie. Więc wzięłam takich rzeczy w domu nigdy za wiele.
Tak patrzę, co ja tu jeszcze mam. Mam jeszcze taką ściągaczkę do mycia szyb. Również bardzo, bardzo przydatna rzecz w każdym domu. I ostatnią już rzeczą są worki próżniowe. Powiem Wam szczerze, że ja wszystkie ubrania, nie jesienne, a letnie, spakowałam worki do szafy i zajmują mi pół tutaj dolnej szafy, więc stwierdziłam, że musimy mieć worki próżniowe. No, zobaczymy, jak one te z IKEA się sprawdzą, ale myślę, że one powinny być ok. I to tyle z naszych szybkich zakupów. Mam nadzieję, że haul Wam się podobał. I co? I widzimy się już niebawem. Pa, pa! Mam lepszy pomysł. Jeśli jesteście zainteresowani jakąś ceną, to tutaj pokażę Wam paragon i możecie sobie zastopować w miejscu, w którym jesteście ciekawi, co ile kosztowało.